No siemanku, szanowanko, z tej strony Tomi Juniorski! And welcome to Kart Racer! Witam was bardzo serdecznie w grze Kart Racer. Zakupiłem sobie tę grę, ponieważ jest dosyć śmiechowa, widziałem ją na zagranicznym YouTubie, ale też kosztuje tylko i wyłącznie 1 euro na Steamie i to nie na promocji, tylko normalnie. Postanowiłem, że sobie ją zakupię, bo wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych gier do 1 euro, bo sami wiecie, jakie są gry za 1 euro na Steamie. Dobra, koniec biadolenia, tutaj teraz naciskam start i Kart Racer, czyli wyścigi zakupowych wózków. O, widzicie na przykład coś takiego, nie? Jesteśmy sobie właśnie takim ziomalem, dosyć ciekawym. I teraz tak, WSAD, R, Restart, Space, Jump, Hide, Help. Aha, okej, okay, Hide, Help, dobra. Czyli to nie jest dosyć trudne, bo na WSAD się ruszamy, sami widzicie. Możemy wbiec nawet na samą... Myślałem, że już biegnę na samą górę i zobaczę, co tam jest. Że spadniemy poza mapę i zobaczymy. Dobra. Wow! Wow! Patrzcie, ona jest super, tuper, hiper wywrotna. Dobra, co teraz tutaj oznacza? A, okej, okay, dobra, że muszę tylko i wyłącznie wjechać na ten żółty punkcik, który się później zamienia w zielony. Dobra, co teraz musimy zrobić? Wow, musimy wyskoczyć. Gdzieś musimy wyskoczyć. Obczaj to jak my tutaj w ogóle... Ale zarył mordą ty, człowieku, człowieku, ale żeś mordą zarył. W ogóle jak ty masz takie piękne okulary, to ja sobie też założę swoje okulary MLG. Bardzo dużo osób się pyta, Tomi, skąd ty masz te okulary MLG? No jak to skąd? Z Chin! Dobra, mamy okulary założone MLG, deal with it, patrzcie, jedziemy dalej. Dobra, restart. Hop! W ogóle muszę wam powiedzieć, że ten wózek jest super hiper turbo wywrotny, no jak to wózek? Dup! Ja pierdzielę! Patrz, no, to będzie najśmieszniejszy odcinek na świecie. Czekaj, bo nawet nie umiem wskoczyć do tego wózka. Okej, okay, dobra, jedziemy. Teraz jest chyba fajnie, jest pięknie. Zobaczcie, jak tutaj naprawdę się super hiper... Dup! Wyważył tutaj szybę. Ej, to jest dopiero druga runda, a już nie umiem tego przejść. Dobra, zobaczcie. Najpierw się tak ustawimy. Póki ten wózek nie jedzie za szybko, to się musimy tak hiperturbo wyskoczyć. No nie udało się. Nie udało się. No to jeszcze raz. Hop! Ale nie tak, bo tutaj jest coś... Czekajcie, bo ja nie wiem, czy my tym wózkiem też możemy skakać. Patrz. Nie, nie da się. Nie da się skakać. O kuźwa mać, jakie to jest super hiper turbo wywrotne i teraz skaczemy i op! Nie, naprawdę, na samym końcu ten wózek jest po prostu katastrofa. Najlepiej nic nie naciskać. Patrz, ja nic teraz nic nie będę naciskał. Nic. Jump! I widzisz, gdzie on leci? Ten wózek jest po prostu masakra. To jest jeden z Jack... To jest jeden z gości z Jackassów. Jak teraz jedzie? Naprawdę tak będziesz jechał? O Boże, no to ja ci współczuję, o! No nie, no teraz idealnie prosto żeśmy zjechali, ale nie trafiłem przecież w tą rampę, bo gra jest, naprawdę jest ciężka, muszę wam powiedzieć. To jest dopiero co druga runda, a już... Patrz, patrz, patrz. No i hop! No nie, ja muszę wskoczyć tam do okna, naprawdę? To jest po prostu niemożliwe, jak ja tam mam wskoczyć? Nie, no... Czekaj, jeszcze raz. No i teraz spróbujemy. To jest już moje setne podejście, mimo że to już jest... To jest dopiero druga plansza. No! Nie! No nie w to okno! Kurde, no ja naprawdę nie wiem, jak ja tam mam wskoczyć. Ja chyba się poddam. Zobaczcie, attempt 23. 24 raz próbujemy tam wskoczyć. Ale fajnie, ziomek, jedziesz. Za chwilę wylecisz z tego wózka. Wyleciał z tego wózka. W ogóle chcieliście, żebym też poprowadził jakiś odcinek po śląsku. Żebym sam inogonął po śląsku, ale wydaje mi się, że połowa mnie nie zrozumie. Jump! Fuck! Fuck, 27 raz, obczaj to, ziomek. Ja nie wiedziałem, że ja to będę na ten odcinek potrzebował jakąś godzinę. Patrz, no idealnie, 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 kurde, no prawie idealnie. Tak w 97% było naprawdę idealnie, aż mnie szwaja zaswędziała, czyli stopa. O, i mam, patrzcie, jak on jedzie, jak jakiś Jezus. O, nie no, teraz był za niski wyskok, no. Ale przecież lecieliśmy idealnie teraz, ja teraz nie wiem, czy ja mam... O Boże ty, oplułem sobie cały pop filter i całą swoją twarz. W ogóle jestem bardzo zdziwiony, że potrafię tak... Wow! Głośno opowiadać, ponieważ mam taką aftę w ryoku, że ja sam nie umiem gadać. Aha, bo ten wózek się teraz tak jakby przechyla do tyłu. Okej, okay, dobra, dlatego my jesteśmy tacy... połamani. Bo to musimy tak idealnie wskoczyć do tego wózka. Patrz, tak? No prawie, prawie, prawie. O, właśnie tak, właśnie tak. On tak jest po prostu idealnie ułożony do...
Nie no, to już jest 36 raz. Ja po prostu nie dam rady. Ja po prostu nie wytrzymam. No! Dlaczego ty mi to robisz? No przecież jazda takim wózkiem z takiej górki wcale nie musi być ciężka, no. No i znowu na balkon zamiast to okno tam wlecieć. No ja pierdzielę. W ogóle ja mam nadzieję, że po prostu trzeba wlecieć do tego okna, a nie, że na przykład będzie trzeba się... Nie no, 40 raz. Ciekawe, czy mi się uda za setnym razem tutaj wskoczyć, no. Ja jestem bardzo ciekawy. Pato. Jedziemy. No też nie trafiłem, ty. No co za bęcwał, nie? Co za bęcwał. A może tak, patrz. Oh. Nie no, to trzeba się od razu ustawić idealnie do tego. On. I teraz, no po prostu jedź, no daj, że z ciebie wszystko, no proszę cię. Nie no, kurde, nie, to jest bez sensu. Jezus Maria, jakie to było bliskie, te, no jak nie za wysoko, to za nisko, jak nie za w lewo, to za w prawo. No ale już prawie idealnie było, zobaczcie, co tutaj się teraz dzieje, bo... No nie, no ten wózek idealnie uderza w tą szybę. O, ciup, nie, teraz się nie uda, bo ja nawet nie umiem skręcać, co jest grane! Ciekawe, czy mnie samochód przejedzie. Nie, nie przejedzie mnie samochód, patrz. Dobra, próbujemy... Nie no, ziomek, no. Patrz. Musi ci się udać, nie no... Ej, naprawdę mu gacie pękły? Widzieliście tak, mu gacie pękły? Jump! No proszę, no przecież już prawie tam wleciałem, no ja pierdzielę, no. Hop! No patrz. Teraz leciałem idealnie, ale po prostu za nisko wyskoczyłem, bo się położyłem na tym wózku jak jakiś down. I w ogóle żeśmy jechali tylko i wyłącznie przednimi kółkami, ja nie wiem w ogóle, czy się tak da. Ale no już mniej więcej kojarzę... Nie no, i nie kojarzę nic, nie kojarzę po prostu nic, nie. Szkoda, że na tej ścianie nie zostałem takie krwi, ja bym chciał zobaczyć... takie plamy krwi, ja bym chciał zobaczyć, ile tej krwi już by tutaj było, nie? No widzisz, no... Ej, tam jest jakaś lalka! Widzieliście to? Tam jest jakaś kukła. Mam nadzieję, że nie trzeba przewrócić później tej kukły jeszcze i coś tam zrobić, żeby wlecieć na ten patch, idealnie będzie! Idealnie! Jest, no prawie, no! Widzieliście? Tam jest ta laska jakaś na łóżku i wyodrażnie trzeba ją też strącić i uderzyć po prostu, nie wiem, no położyć się na tym łóżku, widzieliście to? Fuck! Jeszcze raz. Nie no! Nie! Dobra. Uda nam się, teraz nam się uda, patrz. Fuck, Jezus Maria, ja nie wytrzymam mnie. To trzeba od... Nie, tak nie. To trzeba od razu... Nie, tak nie. To trzeba od razu na początku. Jaka tutaj krew... Nie, no patrz jak on teraz jedzie, patrz. Ja pierdzielę. Jeszcze raz. Ej, w ogóle żeśmy rozpierdzielili tamtą barierkę. I ta barierka cały czas tam na ulicy leży. No i jump, no kurde. Ej, tam jakaś kobieta się opala. Na stojąco. No żartuję, ale ona tam tańcuje, ja muszę to zobaczyć. Muszę, jest! No, widzisz? No i teraz ze schodów jeszcze zleciałeś. Ja muszę zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje, bo ja tam nie wskoczę na tym odcinku. To będzie bez sensu. Jump! No przecież naprawdę tam jakaś kobieta tańczy. I ona czeka na mnie. Czeka na mnie, a ja tam nie potrafię wskoczyć. No ja już jestem cały zakrwawiony. W ogóle myśmy już tutaj ze 100 wózków zmarnowali. Widzieliście? Widzieliście? Ona jest chyba goła. Czyli będę musiał tutaj zaznaczyć 18+. 18+. Albo 13+. Patrz, jump! No fuck! Fuck! No kurde, ja już chcę tam doskoczyć, no! Ja chcę zobaczyć, co tam jest. O, teraz na takiego Hitlera polecimy sobie. I tak! Yeah! Co teraz się stało? To był normalnie Roblox. Nie skręcaj tak idiotycznie, no. Pomału! Jump! Jest, udało się! Ale co tutaj jest w ogóle? Ja tej kobiety nie widzę! A to był sens w tym... Ale ją walnąłem, to ona chyba tam naprawdę była bez tego. Bez stanika. Nie gadaj, że ja muszę na helikopter wskoczyć, no przecież to jest idiotyczne. Patrz. Wow! Jest, udało się za pierwszym razem! Przecież ja jestem mistrzem w tej grze! Co prawda uderzyłem w podłogę tego helikoptera, ale jednak się udało. Co teraz się stało? Gra się zbugowała. Święta! Święta! Hop! Dup! Święta! Dup! Święta! Dup! Święta! Dobra! Dup! Święta! Dup! Święta!
No przecież to jest takie ciężkie. O Boże, nie no, ja nie wytrzymam. Jak ja tutaj mam wskoczyć? Bo ten wózek jest i... Jest! Dobra, udało się. I teraz co ja mam zrobić? Mam uderzać w te bałwany, czy co ja mam robić? Chyba nie. A może musimy z lewo... w lewo i w prawo tak jeździć? Wiecie, o co chodzi? O Boże, jaka to jest naprawdę nuta taka świąteczna. Tutaj jest 30 stopni, a wy mi teraz takie święta tutaj puszczacie. Ja pierdzielę, patrzcie jak jedziemy tym wózkiem. Normalnie jesteśmy najlepsi na świecie. Czekaj, bo tutaj w samym dole na tym największym. Nie, no, fuck, no. Naprawdę, żeśmy się tak rozpędzili, że ten wózek się stał. O, tak będzie się idealnie jechało, nie? Pa. O, tu są prezenty. Wziąłem jeden prezent. Tutaj jest kolejny prezent, dawaj. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem, czy mi to coś da, że tutaj będziemy taki super hiper turbo slalom robili. Jakie to... Nie no, ten wózek naprawdę jest nie do zniesienia, nie? Patrz teraz to. A ty też jest taki obezwładniony, w ogóle na tym wózku siedzi. Jak mu się ręka złamała, zobaczcie sobie tą lewą teraz rękę, nie? Dobra, koniec wygłupów, bo ja nie jestem w ogóle śmieszny, ja się w ogóle na odcinkach nie śmieję. Dobra, kolejny prezent wzięty, ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Wow. Ja muszę uderzyć w tego bałwana, no proszę cię, ziomek, no. Uda się. Udało się. Ale rozpierdzieliśmy tego bałwana, ty. Aż mu miednica wyskoczyła. Da się dalej jechać? Myślałem, że będę mógł dalej jechać i zbugować trochę tą grę. Nie no, wskoczyć tutaj to jest po prostu naprawdę katorga, no. Dobra, gdzie teraz musimy jechać, bo ja przez te okulary nic nie widzę. Gdzie teraz? Chyba jeszcze na dół. Co teraz? Gdzieś tam muszę skoczyć chyba tutaj. Patrz. O, jump! Nie no, naprawdę muszę uderzyć tego Mikołaja? No przecież to znowu będzie trwało 40087 razy. Nie no, wtedy za 81 nam się udało. Ale teraz to jest naprawdę cięższe, no. Bo ja nie wiem, z której perspektywy. Wow, dupko! Ej, zaś mu się gacie potargały. Widziałem, że miał stringi, ewentualnie jakieś gacie potacie, no. Nie no, nie wskoczy, na spokojnie, no ziomek. Dobra, jedziemy. Ty. W ogóle ładne tutaj są góry, uwielbiam góry. To jest w ogóle chyba na jakimś lodowcu, bo na lodowcu jest właśnie taka płaska powierzchnia. O, i teraz, patrz. No, proszę. Hop! O, no prawie, ale kuźwa, zarył bęb w tą skałę, to jest po prostu masakra, nie? Gość jest naprawdę jackassem. Popaj, dobra. Jedziemy! Może jakoś z tej strony go uderzyć? Kurde, nie wiem dokładnie, no. Hop. Nie, no przecież tutaj był taki mini uskok, nie. Ja się naprawdę teraz na to nadziałem. To bo... Naprawdę jedziemy na islam? Jak mu dupsko lata i wyleciał. Dupko ten wózek jeszcze przejechał. No prawie, no, on mi tam kiwa cały czas, no. On czeka na mnie. Pojedziemy tak? Naprawdę? Ale ja tutaj nie umiem nic sterować. Bo on jeszcze wychwycił tak, jakby leciał w powietrzu. No kurde, jakie to jest ciężkie tutaj wsk... O, jest, dobra, udało się. Zobaczcie, 39 raz, nie? To jest katastrofa, nie? To jest katastrofa. Najgorsze jest to, że tutaj tam też jest jakaś malutka górka. Właśnie tam jest taki mały uskok, teraz tutaj po lewej. Nie, no. Jakie to jest kurde ciężkie, weźcie sobie sami spróbujcie. Bo pewnie oglądacie to teraz i mówicie, a jakie to jest proste, to jest po prostu daremne. Ale to jest, nie, to jest bez sensu, ja tego po prostu nie przejdę. Najgorsze jest to, że to jest dopiero druga mapka, druga runda z tej drugiej mapki, a pewnie są trzy, tak jak wtedy. No! Fuck, no przecież nie da się tam skoczyć, to jaki bezsens. Ja się chyba poddam. Uwaga, to będzie wyskok życia, no! No fuck, no już mi się prawie naprawdę udało, no Jezus Maria. To jest takie ciężkie, zobacz, teraz jedziemy kurde na obrzygańca. Ja nie wiem, czy ja po prostu dam radę. Bo on jest teraz super hiper turbo wywrotny, jak on tak do przodu leży. Ale może, jest, 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 jest,
jest! Udało się! Ho, ho, ho! Udało się, na obrzygańca się udało. Jestem naprawdę, kurde, najlepszy. Meeting with Santa. Dobra, co teraz musimy zrobić? Jeszcze wyżej musimy tam wyskoczyć, naprawdę. Ja już to widzę na tej skale, że tam u góry pewnie jakieś renifery będą czekały. Oh fuck, nie. Oh fuck, przecież to będzie najcięższe na świecie. To będzie najcięższe na świecie, bo tutaj ten bałwan jeszcze przeszkadza! Fuck, no. O Boże. Oj, dobra, teraz chyba będzie idealnie. Chyba, że ewentualnie też później będziemy musieli zrobić to na obrzygańca, bo na obrzygańca było po prostu najlepiej. No, on tak fajnie wyskoczył i nim się w sumie fajnie sterowało. Ale tam widzę coś zielonego. O, okej, dude. No, 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 fuck. Fuck, no. Tu jest nawet strzałka pokazana, na której mamy wyskoczyć. Bo w przypadku Santy nie było żadnej strzałki i po prostu celowałem, żeby jako tako wyskoczyć. A tutaj jest jednak troszeczkę jest ta mała pomoc. Możliwe, że to jest jakiś, kurde, dopalacz, turbo dopalacz. Patrz, patrz, no, no, uda, idealnie, idealnie. Idealnie, w Santę byśmy znowu uderzyli, kurde, no. Dobra, dobra. Naprawdę muzyka. Za okno naprawdę też macie 30 stopni. A tutaj, kurde, bałwany, nie? Co za bałwany. Dobra, uda mi się teraz, teraz mi się uda. Teraz mi się uda. Fuck, po co ja tak... Po co ja tak, kurde, skręciłem na ostatni moment? Po co? Powiedz mi po co, no. Nie, ja wylecę, kurde, no. O, teraz jest idealnie. Jak on tak w sumie siedzi, to jest też idealnie, bo mamy pewność, że on po prostu nie wyskoczy i w sumie jest najbardziej przyczepny ten wózek, ewentualnie na obrzygańca. Spróbuję jeszcze raz tutaj wyskoczyć jakoś na tego obrzygańca. On może teraz się uda, patrz. No, proszę, proszę. No, 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 kurde, nie w tą stronę, no. Jezu Maria, on za chwilę też wyskoczy. Bo jego dupsko dokładnie nie leży w wózku, no. Czekaj. Tu jest lekki uskok, ale to nic, ale to nic. Nie, udało, uda nam się! Uda mi się, uda mi się! Fuck! Fuck! Teraz jest idealnie, patrz, 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 patrz. No, no, wyskakuj! No, no, no! No, 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 fuck, no przecież tutaj zabrakło naprawdę milimetrów, a... Mi się to też podoba, jak on te nogi wystawia za ten wózek, bo teraz był naprawdę hiperturbo przyczepny. No ale niestety, no nie udało nam się, ale teraz nam się uda na bank. Teraz nam się uda na bank. Chociaż widzę, że już jego dupa lata w tym wózku. Dup. Ja pierdzielę. Nie, no nie wierzę, naprawdę, no nie wierzę, nie wierzę. Dobra. Próbujemy teraz. Z jedną nogą wystawioną, z jedną nogą wystawioną. W ogóle ciekawe, czy gościowi w ogóle nie ma zimno, nie? W takiej podkoszulce sobie tutaj jeździ. Najważniejsze, że ma okulary, tak jak ja. Jedziemy. O, 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 no, no, fuck, fuck, fuckerson, no, fuckerson. Dobra, jedziemy teraz znowu z jedną nogą wystawioną. Lepiej by było, jakby dwie nogi były wystawione, ewentualnie na obrzygańca. Ja spróbuję jeszcze raz tutaj wskoczyć na obrzygańca. To może nam się uda jakoś idealnie tutaj wyskoczyć, ale tak też w sumie nie jest źle. Tak też w sumie nie jest źle. No, no. Patrz, patrz, patrz. Jest! Udało się, kurde, udało się uderzyć w te sanie. Najlepsze jest to, że wystarczy po prostu uderzyć w te sanie, ewentualnie zdobyć ten punkt, to wtedy mamy... O kuźwa mać, co to tutaj jest? Naprawdę muszę wskoczyć do tej wody? Patrz. Przecież to jest nie do wykonania! No wózek tam doleciał, ale ja nie. To jest nie do to już jest nie do wykonania. To już jest nie do wykonania. Chyba! No! Nie, ja już tutaj nie dam rady. Ja tutaj nie dam już rady. Dup! Rozpierdzielił ten cały maszt tutaj, nie? Dlaczego on sobie nie klapnie tego na dzieci, no? No prawie! Przecież uderzyłem w ten punkcik, no! Ale nie, ta mapka już jest naprawdę trudna, no. Jak uderzył! Zawinął się o słup. O, 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 no, no fuck, no tutaj się niby mało rozpędzamy, ale tu jest tyle nierówności, że to jest po prostu nie do wykonania, to jest po prostu niewykonalne. Jest! Udało się, jesteśmy po prostu najlepsi na świecie, za 13 razem, shipwreck, dobra, jestem teraz ciekawy, co tutaj będzie, łoć. Powiedzcie mi, jak ja mam tam skoczyć na drugą stronę? Przecież to jest nie do wykonania, chyba że ja mogę teraz wyskoczyć jakoś z tego wózka, czy nie? Nie, no nie da się. A bo tutaj są przyspieszatory, te strzałki to są przyspieszatory. Okej?
I tak byśmy za daleko polecieli, Dup. No dawaj, dawaj. Przyspieszator, przyspieszator jest, uda się! Teraz się uda, patrz, patrz, patrz. No fuck! A może jeszcze ręką dotknie? Możesz wstać? Nie, nie możesz wstać. Ale to było naprawdę teraz idealne, nie? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Cały wózek się rozpierdzielił. Cały wózykator! No, 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 uderz teraz to tutaj i odbij się jakoś tak. Nie, no fuck. Ale bez sensu. Ja cały czas mam nadzieję, że ja jakoś tak idealnie wyskoczę, że ja się odbiję i uderzę w ten punkt. No, coś takiego. O Boże, to ja współczuję temu gościowi, nie? Który naprawdę dostaje obrażenia takie, że... O, o, teraz jest idealnie, idealnie, idealnie! Fuck! No przecież prawie, no on się na to już patrzy, no! Ale bezsens ty, ale bezsens. Dlaczego my teraz już mamy brązową brodę? Znaczy brązową, siwą brodę, przecież wcześniej takiej siwej brody nie mieliśmy. No, no, no i teraz idealnie lecimy, idealnie lecimy! Fuck, i znowu! Znowu nie dostaliśmy się do tego punktu, no co jest grane? To jest tutaj coś zbugowane, nie? Ja wam powiem. Patrz, teraz też znowu idealnie prawie lecimy. Dup w tą skrzynię, ty. Dobra, lecimy. Pyk! Brf! 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 No i teraz... Leć, leć, leć! Forrest Gump, leć, leć! No nie, no fuck! Utopiłem się, ale tutaj jest fest płytko. Bo moje ręce wystawały. O, 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 o. No to jest nie do wykonania znowu. Po raz kolejny, no. Ja już nawet aż głos straciłem. Dawaj. Tak też nie, tak też nie. To się trzeba tutaj od razu ustawić. No, jest idealnie, patrz, 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 patrz. Jest, udało się. Udało się, po prostu się udało, nie? Teraz trzecia mapka, jestem ciekawy, jaka będzie trzecia runda. Jak ja tam mam, przepraszam cię bardzo, wyskoczyć? Coś takiego chyba, nie? No ale to się nie udało. Jezus Maria, co to jest za zwierzę, teraz ty mi powiedz. Dlaczego to zwierzę tutaj jest? No, to trzeba tak pod skosem wyskoczyć. To będzie hiper, mega, super, turbo ciężkie, patrz. Dup! Dup! Wyskoczyłem stąd. Nie, no tak nie. Tak nie rób, ziomek. Tak nie rób, ziomek. No! Ja tam nie umiem doskoczyć, bo tutaj... Tutaj naprawdę trzeba mega hiperturbo wyskoczyć. Dup! Nie, no nie wierzę, nie wierzę. Po prostu nie wierzę, no. Idealnie, no lecimy idealnie, ale to jest po prostu... Nie, no to nie jest na moje siły. To nie jest na moje siły. Ja nie wiem, czy ja przypominam jedną strzałkę, ale to jest po prostu za wysoko. Tam się nie da jakoś tak hiperturbo idealnie wyskoczyć, patrz. No nie, 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 no nie, no coś takiego nie, no musi się udać, musi się udać. Lecim, patrz, dotkniemy, dotkniemy! Jest! Udało się, to był idealny teraz skok, nie, to po prostu był idealny skok, nie. Ja pierdzielę, jaka ta gra jest obsrana, jaka ta gra jest zryta, nie, nie, ej, to jest... To jest zamek Neuschwanstein w Niemczech, na Bawarii. Na Bawarii. Są tu jakieś easter eggi? Ja tutaj mogę pobiec w ogóle, ty. Ja mogę daleko pobiec. Ja już myślałem, że tutaj będzie jakaś ściana niewidzialna. A jednak możemy sobie tutaj biec. Obczajcie to. Wow. Wow, to jest mapa. Widzicie to? Wow, tu jest mapa. Wow, ciekawe, czy się da zeskoczyć na dół. Chyba nie. Chyba nie. O Boże! Ja naprawdę umiem każdą grę zbugować, nie? To jest maraz, nie? No i takim miłym akcentem skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video! Na razie, dzięki, cześć!